Cześć! Ostatnio było karmienie małych pająków, tych mniejszych schodowli. Dzisiaj zajmiemy się tymi większymi, także będą naprawdę ciekawe, duże pająki. Zaczynamy sobie od chromatopelmy naszej doli. Fajny pająk, bardzo kolorowy. Też robi fajne e, pajęczyny w swoich terariach, także naprawdę dla początkujących e, szczerze bardzo polecam tego pająka. Jest mega fajny i właśnie dość żarłoczny. Zawsze praktycznie je bardzo chętnie. Tak samo w tym przypadku dwa karaczany tureckie, bardzo szybko zjedzone przez naszego pająka. Chromka naprawdę na duży plus. No i teraz czas na najbardziej zabunkrowanego pająka, też jest to samica. Hilobrachis Fimbriatus, nie dałem jej imienia, ale naprawdę bardzo rzadko ją widać w całej okazałości. Bo jak widzimy, no całe terrarium jest zalepione pajęczyną. Ona również dostała karaczana tureckiego. I tutaj od razu mamy samca Pampobeteus SP Mascara, również bardzo żarłoczny. Niedawno miał wylinkę. Jest naprawdę bardzo ładny. No, i oczywiście w przyszłości liczę tutaj na jakiś kokon, bo mamy też samicę. Także będziemy chcieli na pewno rozmnożyć ten gatunek. Davus Pentaloris, kolejna samica. Tym razem, karaczan turecki uszedł z życiem, bo niestety no, nie była głodna ta samica. Tak to czasami się dzieje. Nie wszystkie pająki jedzą na zawołanie. To jest rzecz bardzo normalna i myślę, że każdy powinien być tego świadomy. A tutaj totalne przeciwieństwo do samicy Pentaloris, mega żarłoczna Pampobeteus sp. mascara, właśnie ta samica z tamtym samcem, w przyszłości będziemy coś kombinować, żeby je rozmnożyć. Również pająk bardzo skryty i żeby Wam ją pokazać, to musiałem troszeczkę zniszczyć gniazdo, ale słuchajcie, no widok tego pająka w całej okazałości to jest naprawdę coś pięknego, mega mi się podoba ta samica. Oczywiście ten wcześniejszy pająk to był gatunek z Afryki, Stromatopelma calcatum, no i teraz czas na dwa niejatki. Naprawdę te samice ostatnio nie są głodne, aczkolwiek są dosyć grube, także tutaj nie ma co się martwić, że nie jedzą. pelma hamori, no i samica bardzo duża Lasiodora parahybana, czyli ptasznik olbrzymi również nie była głodna. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Bardzo krótki odcinek, szybki, ale myślę, że taki treściwy. Bardzo fajnie się ogląda takie karmienie. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, no i widzimy się w kolejnych filmach. Siemanko.